Rozmawiamy z Moniką Stachowską, obrotową reprezentacji Polski. Monika, no ostatni kwadrans, dominacja wasza w tym meczu, ale te pierwsze 45 minut chyba nie do końca tak, jak chciałyście, wyglądało. Na pewno nie do końca jesteśmy zadowolone z naszej gry. Tego meczu nawet nie można nazwać poprawnym. Tak, mamy 2 punkty, to jest najważniejsze. Jeśli mamy tak grać z każdym przeciwnikiem, to życzyłabym sobie tego, dlatego że nikt nie pamięta, w jaki sposób zrobiliśmy 2 punkty. Zarobiliśmy te 2 punkty. Każdy pamięta o zwycięstwie. Nie ukrywam, że oprócz pozaeuropejskiej piłki ręcznej, czyli oprócz brazylijskiej, cała reszta nie do końca nam pasuje, dostosowujemy się do freestylu panującego na boisku. No właśnie, przed wami mecz z Angolą. Mistrzyni Afryki to chyba najtrudniejszy z tych egzotycznych rywali, których mamy w grupie. Na pewno będzie, nie jest to waleczny zespół, co widać po meczach, które zagrały do tej pory. Na pewno ten mecz będzie kosztował nas wiele wysiłków. Wychodzimy na boisko po to, żeby go wygrać. Trzymamy kciuki w takim razie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich kibiców. Do widzenia, panowie. Dzięki. Na razie.